Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. W trójkącie prostokątnym dane są kąty ostre alfa i beta. Wtedy cosinus alfa plus sinus beta równa się, przez cosinus alfa równa się. Co chciałbym tutaj Państwu przypomnieć? Pamiętajmy, że jest taka zależność między funkcjami trygonometrycznymi, szczególnie w szczególności kątów ostrych. Chodzi o to, że na przykład sinus kąta alfa to jest nic innego jak cosinus 90 minus alfa. I tak samo w drugą stronę cosinus alfa to jest nic innego jak sinus 90 minus alfa. Taką własność powinniśmy odnaleźć w tablicy. Czyli zobaczmy. Jeśli my mamy na przykład sinus beta. Sinus beta to jest to samo co cosinus 90 minus beta. Przez analogię, prawda, tutaj mieliśmy do tego. Skoro jest powiedziane, że beta wynosi 49 stopni, to wstawmy w to miejsce 49 stopni. Czyli sinus 49 stopni to jest cosinus 90 stopni odjąć 49 stopni. No i szybko, wielka matematyka, liczymy 90 odjąć 49. Cosinus 90 odjąć 49 stopni to będzie 41 stopni, jeśli się nie mylę. Zatem zobaczmy, sinus beta to jest nic innego jak cosinus 41 stopni. Teraz cosinus alfa. U nas alfa to też jest 41 stopni, czyli tutaj 41 stopni wstawiam. No i na dole mam też cosinus alfa, czyli też 41 stopni. Czyli w zasadzie mam tak. Cosinus 41 stopni, dodać cosinus 41 stopni, czyli 2 cosinusy 41 stopni, podzielić przez cosinus 41 stopni, zobaczmy, że to z tym się skraca i wychodzi nam okrągła dwójka, która jest odpowiedzią D.